poprzednich trzech odcinkach z naszego wyjazdu do Rumunii i Bułgarii zwiedziliśmy transylwalskie miasta Sybin, Sighișoara oraz pomniejsze wioski. Szutrami i duktami przedzieraliśmy się przez lasy Siedmiogrodu, docierając do wybrzeża Morza Czarnego. Podzieliliśmy się z Wami kilkoma dzikimi plażami Rumunii i Bułgarii, pokazując, jak zróżnicowane jest to wybrzeże. Przejechaliśmy także bułgarskie pasmo Starej Planiny, wjeżdżając na szczyt Buzudża i zwiedzając niesamowitą jaskinię Devetashka. W tym odcinku wracamy w rumuńskie góry, aby przejechać wyjątkową trasę. W Rumunii mieszczą się dwie przepiękne trasy, o których chyba prawie każdy miłośnik motoryzacji i podróży samochodem słyszał. Trasę transfogarską i transalpinę przejechaliśmy kilka lat wcześniej naszymi japońskimi youngtimerami. Wybraliśmy się na nie w przełomie września i października i okres ten gorąco polecamy ze względu na kolory jesieni i puste drogi. Jesienią nie podążamy za sznurem samochodów, mamy do dyspozycji mnóstwo wolnej przestrzeni i wolnych miejsc na poboczu, dzięki czemu możemy swobodnie się zatrzymać, podziwiać widoki i zrobić mnóstwo zdjęć. Pomiędzy tymi dwiema drogami znajduje się, naszym zdaniem, jeszcze piękniejsza, bardziej wyjątkowa i póki co mało popularna droga strategika. Biegnie ona grzbietem pasma gór Latoryckich, a została poprowadzona przez wojska niemieckie podczas I wojny światowej. Mając za sobą 2 tygodnie podróży po Rumunii i Bułgarii, przed wyjazdem w góry na strategikę zatrzymujemy się na nocleg nad brzegiem rzeki Ilotru, by nazajutrz rozpocząć ostatni etap naszych wakacji. Niestety, w drodze z Bułgarii do Rumunii w Bartka samochodzie pojawił się pewien problem. I to właśnie w tym momencie, w przeddzień tak wyczekiwanej przez nas trasy, która miała być zwieńczeniem jazdy poza utartymi szlakami. Co u was można kupić, panie? Alternator. To chyba sprzedać. Alternator. Alternator problem. Big problem, alternator. No jak mi przykro, nie? Trzeba kupować japońskie samochody, a nie niemieckie. Albo niemieckie, nie? No niemieckie. Zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro, jak on zostanie, my pojedziemy. No więc, śladem naszych motoryzacyjnych ulubieńców niczym Clarkson i Hammond, wraz z Rafałem ruszyliśmy dalej, zostawiając naszego Meja, który ruszył szukać pomocy u lokalnego mechanika. Państwo Dudek gotowi na przygodę życia? No. To się okaże. Dobrze, że nie wiem, jak to wygląda. Gotowi na offroad? Tak. Chyba nie wiem, co to jest. Z miejsca noclegu po przejechaniu około 3 km trzeba skręcić ostro w lewo, gdzie droga zacznie prowadzić w górę poprzez las. Początkowo nawierzchnia jest kamienista i gliniasta. Na nasze szczęście opady deszczu były dość dawno i tylko sporadycznie zalegało błoto. W innym przypadku, w porze deszczowej raczej nie byłoby mowy, abyśmy mogli tutaj przejechać na naszych oponach AT, pomimo napędu 4x4. Moim zdaniem, po mocniejszych opadach deszczu na tym odcinku, w grę wchodzi jedynie jazda na oponach bardziej agresywnych. Po drodze mija nas ekipa w 5 terenówkach, patrząc na nas z politowaniem i zdziwieniem, że pchałem się tutaj Volkswagenem T4, a kolega seryjnym Nissanem. W każdym razie znikają dość szybko za horyzontem w swoich zmodyfikowanych terenówkach, a my w żółwym tempie robimy swoje. Czeka nam robota. Po około 2 kilometrach droga zaczyna mocno piąć się w górę i robi się coraz trudniej, bo oprócz mnóstwa ciasnych zakrętów pojawiają się wysokie kamienie i wypłukane przez wodę głębokie dziury. Dodatkowo głębokie kolejny po samochodach typowo terenowych, za głębokie na nasze raptem 29-calowe koła, powodują, że często się zatrzymujemy i jeden drugiego pilotujemy. W takim tempie przez 4 godziny pokonujemy raptem 4,5 km i docieramy do miejsca, gdzie znaleźliśmy trochę przestrzeni, aby rozbić się na noc. Jak się później okazało, już po przejechaniu całej trasy, był to jej najtrudniejszy etap, a po nim było już zdecydowanie lżej, przyjemniej i bardziej widokowo.
Po gwieździstej nocy i czujnym śnie spowodowanym towarzystwem niedźwiedzia, który całą noc spędził siedząc i sapiąc pomiędzy naszymi samochodami, ruszamy dalej. W drodze na wysokości 1100 metrów mijamy domostwo, w którym żyje samotny człowiek, wypasający krowy, konie i owce, a żyjący z tego, co sam wyhoduje i ewentualnie dowiezie mu rodzina z doliny, odwiedzająca swojego dziadka i ojca w sezonie zimowym raz na 3 tygodnie. Cała jego rodzina przyniosła się w doliny, a on pozostał i nadal w wieku 86 lat doskonale sobie radzi. Pa! Pa! Niesamowite. Po minięciu chaty wyjeżdżamy na grzbiet, gdzie po lewej i prawej stronie podziwiamy widoki, mając otwartą przestrzeń. Jeśli zdecydujecie się jechać tą trasą, to właśnie w tym miejscu jest znacznie lepszy punkt na dziki nocleg od tego, gdzie my spędziliśmy ostatnią noc. Miejsce jest oddalone raptem o ponad 2 km i zdecydowanie oferuje więcej przestrzeni i lepszy widok. Jadąc grzbietem, po lewej stronie mijamy zagrodę z owcami, gdzie również wyrabiane są lokalne sery, i ponownie wjeżdżamy w las. Nawierzchnia jest na zmianę szutrowa i trawiasta, w każdym razie przyjemniejsza do jazdy niż pierwszego dnia. Prowadzi lasem sporadycznie poprzecinanym łąkami oraz niewielkimi wąwozami podobnymi do tych z okolic Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Na wysokości około 1500 metrów natrafiamy górskie źródło, gdzie uzupełniamy zapasy wody i robimy krótką przerwę na obiad. Idziemy sobie przez lasy, dzicz, niedźwiadki. Mamy oto źródełko. Rumunia, o. Stąd już niespełna 10 km do docelowego miejsca na nocleg. Droga ponownie mocno pnie się w górę, bo z 1400 metrów trzeba wyjechać na poziom 2000 metrów nad poziomem morza. Tutaj nawierzchnia jest szutrowa, jednak coraz częściej kamienista. Nie zwracamy na to uwagi, bo widoki absorbują nas w całości. Mając w pamięci dzień poprzedni i naprawdę wymagający odcinek dla naszych samochodów, można powiedzieć, że teraz relaksujemy się jazdą i odpoczywamy za kierownicą, łapiąc przez otwarte okna komary w zęby, bo uśmiechy nie znikają nam z twarzy. Yeah.
Wyjeżdżamy w końcu na wysokość 2000 metrów pod szczyt Fratostanu Mare i szczęki opadają nam zupełnie. Jak okiem sięgnąć, wokół tylko górskie szczyty. Robimy sobie przerwę na kawę, zastanawiając się co u Bartka i Kingi, bo od 2 dni nie mamy zasięgu i możliwości rozmowy z nim. Zastanawiamy się, czy udało się naprawić ten nietypowy amerykański sprzęt w Rumunii. W każdym razie wypuszczam drona, aby pofilmować, a tutaj... paręset metrów dalej pod nami pędzi zielony Chevrolet. Naprowadzamy ich do naszego miejsca i ponownie w komplecie udajemy się na miejsce noclegu. Rozbijamy się w sąsiedztwie Łukasza i jego rodzinki. Poznaliśmy tą sympatyczną parę ze Słowacji rano, mijając się z nimi dwukrotnie na trasie, przy okazji wypijając wspólną kawę i rozmawiając o Rumunii. Wieczorem ponownie spędzamy razem czas, wychylając międzynarodowy toast, zachwycając się kolorami zachodzącego słońca, kryjącego się w oddali pośród górskich szczytów. Po dość chłodnej nocy, bo temperatura na wysokości 2000 metrów spadła raptem do 6 stopni, zbieramy się i ruszamy na ostatni etap strategiki, która od tego momentu wiedzie samymi szczytami. Wyobraźcie sobie, że poruszacie się samochodem po granicy Tatr Zachodnich. Wygląda to tak, jakbyście wjechali od Chłucańskiej Przełęczy, jadąc przez Siwy Wierch, Salatin, Rochacze, Wołowiec, Starobociański i kończyli na Czerwonych Wierchach. Obłędne krajobrazy, które powodują, że podczas całej trasy będziesz chciał się zatrzymać i na każdym kroku robić zdjęcia. Skaliste szczyty, zielone pastwiska, pustka i cisza wokół. Tego dnia na całej trasie spotkaliśmy tylko 2 motocyklistów. Jeśli chcesz przejechać tą trasę, umieściłem dla orientacji 2 dodatkowe punkty GPS, abyś mógł się odnaleźć po trasie. Trzeba uważać, aby nie zjechać z drogi, gdyż nie ma na niej oznakowań, a bocznych ścieżek donikąd jest całkiem sporo. Finalnie dojeżdżamy do Transalpiny. Obie te drogi łączą się ze sobą w okolicy Przełęczy Stefan na wysokości około 1900 metrów. Jest to dość charakterystyczne miejsce, w którym zatrzymuje się wielu turystów jadących Transalpiną. Od tego momentu droga prowadzi nowym asfaltem tylko w dół, łącząc się z drogą 7A, prowadzącą do jeziora Widra, które można podziwiać w pewnych momentach z góry jadąc strategiką.
My zatrzymujemy się na nocleg ponownie nad brzegiem rzeki Lotru, tym razem w jej górnym brzegu. Po rozłożeniu całego majdanu ze starszą częścią ekipy udajemy się na browara. Chłopaki idą na miasto. Podczas gdy starsi nawadniali organizmy, młodsi skausi porwali siekiery, maczetę i noże, ogarniając sobie bazę w lesie oraz drzewo na ognisko. A gdzie kibelek? No petarda, jak w Boratu chodzicie, ja z Krzyśkiem szanowni robią takie długie kubonki. Podobno zostajemy tu jeszcze jeden dzień. Wieczór spędziliśmy ponownie międzynarodowo. Do naszego ogniska dołączyła para z Niemiec oraz Rumun. Oczywiście nie obyło się bez czarnego humoru z obu stron. Były dowcipy o Polakach opowiadane przez parę z Niemiec i odwrotnie. Do tego Rumun z zacięciem historycznym dający wykład na temat II wojny światowej. W każdym razie wszystko w duchu pojednania przy kilku procentach, szyderze i mnóstwa śmiechu. Tak sympatyczny wieczór sprawił, że z bólem serca i głowy ruszamy następnego popołudnia na ostatni etap naszej rumuńskiej przygody. Udaliśmy się w miejsce, zarazem przytłaczające, ale i ciekawe w kontekście fotografowania. O tym jednak w następnym i zarazem ostatnim odcinku, na który zapraszamy.